Kryzys, który zaczął się na rynkach finansowych, był testem prawdy dla banku centralnego i myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że bank centralny ten test zdał na piątkę. Od strony zarówno merytorycznej, jak i polityki monetarnej Mieliśmy podejmowane decyzje, które umocniły autorytet Narodowego Banku Polskiego, zarówno w Polsce, jak i chyba poza Polską. Bank centralny reagował na potrzeby rynku, zmniejszał niepewność na rynku finansowym, a więc także w sferze realnej, co z punktu widzenia przedsiębiorstw jest niebywale ważne. Oczekiwania inflacyjne w tej chwili są stosunkowo umiarkowane. Złoty się umacnia. Prawdopodobnie inflacja w tym roku będzie niższa niż w ubiegłym. Przed Bankiem Centralnym stoją bardzo poważne wyzwania. Po pierwsze, jest to okres wejścia do strefy euro. A to oznacza, że dwa lata wcześniej trzeba wejść do ERM2. Bank Centralny będzie musiał się przygotować na wejście Polski do ERM2. Być może to nastąpi dopiero za parę lat, ale trzeba być gotowym do tego, żeby prowadzić bardziej aktywną politykę kursową. Pobyt w ERM2 wiąże się z prawdopodobnymi napięciami na rynku walutowym, gdzie spekulanci prawdopodobnie będą grali na aprecjację złotego. Rada Polityki Pieniężnej, zarząd, ale też i prezes NBP będzie musiał sobie poradzić z dylematem, czy interweniować na rynku walutowym. i jak pogodzić prowadzenie polityki pieniężnej pod kątem stabilizacji inflacji i uzyskania dobrego kursu wejścia do strefy euro? Zobowiązaliśmy się wprowadzić euro. Dzisiaj większość Polaków jest w zasadzie przeciwna temu. Zadaniem i Banku Centralnego, i rządu jest wprowadzenie euro w sposób taki, aby rozproszyć obawy. Największe wyzwania w dwóch latach wyborczych, które nas czekają. To będą właśnie takie wyzwania o charakterze politycznym, a właściwie niezależności politycznej. To znaczy, największym chyba wyzwaniem dla prezesa Narodowego Banku Polskiego będzie utrzymanie Narodowego Banku Polskiego z dala, od którejkolwiek zezwalczających się frakcji politycznych. Prezes oraz Rada Polityki Pieniężnej ma przed sobą nie lada jakie wyzwanie wyczucie momentu, znalezienie właściwego momentu zmiany nastawienia w polityce pieniężnej i ewentualnie zmiany polityki pieniężnej w ślad za poprawiającą się koniunkturą. Z punktu widzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego na pewno wyzwaniem będzie okiełznanie nowej rady polityki pieniężnej i takie ustawienie dyskusji w tej radzie polityki pieniężnej, aby ona była jak najbardziej merytoryczna. Trzeba mieć nadzieję, że współpraca między prezesem a radą ułoży się jak najlepiej, no bo na tym wszyscy skorzystają. Rzecz druga, chyba najistotniejsza i w to się Narodowy Bank Polski zaangażował w związku z kryzysem to popieranie, to popieranie czy wspieranie większego ułatwień dla firm w uzyskiwaniu kredytów bankowych. Warto, aby Narodowy Bank Polski w 2010 roku zmierzył się z jeszcze jednym wyzwaniem, a mianowicie podjął decyzję o obniżeniu stopy rezerw obowiązkowych. Gospodarka, sfera realna, przedsiębiorstwa potrzebują pieniędzy. Będziemy chcieli ruszać z inwestycjami. Przedsiębiorstwa bardzo wyraźnie to mówią, ale mówią o tym, że barierą jest dostęp do finansowania zewnętrznego. Z tych podstawowych wyzwań to przede wszystkim skoordynowanie pracy Nowej Rady Polityki Pieniężnej i nawiązanie i utrzymanie stabilnych relacji z rządem, aby polityka monetarna była dobrze skoordynowana z polityką fiskalną. To są życzenia dla szefa jednej z najważniejszych polskich instytucji, które decydują o stabilności. o Prowadzonej działalności gospodarczej tysięcy przedsiębiorstw, ale także o wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Zadań i wyzwań jest bardzo wiele, więc na pewno życzenia zdrowia, bo trzeba mieć dużo zdrowia, żeby zadaniom sprostać. Życzenia na nowy rok, ale także na resztę kadencji dla pana prezesa i dla całego Narodowego Banku Polskiego. To oczywiście tak, tak duża skuteczność jak do tej pory w kryzysie, a także podejmowanie działań, które spowodują, że w średnim, w długim okresie polska gospodarka będzie mogła się znacznie bardziej dynamicznie rozwijać. Jako pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro, no życzyłbym panu prezesowi tutaj wręcz modelowej współpracy, która się właściwie dopiero co zaczęła, no i żebyśmy wspólnie, wspólnie wprowadzili to euro. W związku z połową kadencji życzyłbym prezesowi NBP, po pierwsze, bardzo dobrej współpracy z Nową Radą Polityki Pieniężnej, aby dyskusje i argumentacje były bardzo merytoryczne. Po drugie, aby wynik tej dyskusji prowadził do inflacji blisko celu z bardzo niską zmiennością produkcji i PKB. Po trzecie, skutecznej polityki kursowej, bo nie wykluczone, że będzie ona musiała być bardziej aktywna. Że Narodowy Bank Polski będzie musiał być bardziej aktywny na rynku walutowym. I po czwarte, podtrzymania wysokiej jakości analiz prowadzonych w Instytucie Ekonomicznym. I życzę w takim razie zarówno prezesowi, jak i całej Rady Radzie Polityki Pieniężnej, aby dyskusje na temat. Yy... Polskich, 100% procentowych, polityki kursowej były akademickie w swoim wydźwięku, a nie publicystyczno-propagandowe, co, co na pewno nie sprzyjać będzie tuż stabilności polskiego pieniądza i wspieraniu. Polityki rządu. Życzyłbym i prezesowi, i całej Radzie Polityki Pieniężnej, żeby jak najwięcej czasu poświęcali na refleksję nad tym, jak e, 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 myśleniu o tym, czy nie trzeba podnieść stóp procentowych, ale nie dlatego, żeby w Polsce doszło do wybuchu inflacji. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, tylko że gospodarka nasza ruszy tak skopyta, że być może takie ruchy będą potrzebne. No, na to się na razie nie zanosi, ale kto wie, może tak będzie. 2,5 roku no, to jest cały szmat czasu. Przede wszystkim panu prezesowi życzyłbym, żeby mu się bardzo dobrze poukładała współpraca z Nową Radą Polityki Pieniężnej. No a prywatnie to, żeby przy wszystkich obowiązkach, które na prezesie tak poważnej instytucji ciążą, ale prezesie, który nie tylko ma tą odpowiedzialność wobec całej gospodarki i państwa, ale również wobec całego ogromnego zespołu, żeby zostało mu trochę czasu dla siebie i dla rodziny. W najbliższych latach życzę Narodowemu Bankowi Polskiemu. Jego organom, wszystkim i pracownikom życzę stabilności finansowej, żeby polskie te zawieruchy globalne, które mogą jeszcze się przydarzyć, omijały szerokim łukiem. Życzę dobrej współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów, bo to w przeszłości niestety różnie bywało i wcale niekoniecznie z winy Narodowego Banku Polskiego. Życzę, żeby udało się wejść... Po dobrym kursie do RM2 i 2015 roku, 1 stycznia do strefy euro, bo to wszystkim Polakom jest dzisiaj bardzo potrzebne. Życzenie, oczywiście, i, i, i sugestia taka: jak najwięcej współpracy między rządem i Narodowym Bankiem Polskim jak najwięcej wzajemnego zrozumienia dla swoich problemów, wspierania się nawzajem, poszukiwania optymalnej polityki i pieniężnej, i fiskalnej. To jest pewnie recepta na to, aby, aby Polska szczęśliwie i złoty szczęśliwie przetrwały wszelkie zawirowania i, i aby ta cała kadencja zakończyła się sukcesem.